Okres przejściowy pomiędzy sezonami trwa w najlepsze, a to oznacza, że w klubach pojawią się nowe twarze oraz że dojdzie do pożegnania z niektórymi zawodnikami. W środę Warta Poznań poinformowała, że wygasające umowy Mariusza Rybickiego i Roberta Janickiego nie zostaną przedłużone. Obaj piłkarze walnie przyczynili się do awansu Zielonych do Ekstraklasy, jednakże w samej elicie nie błyszczeli już na tyle, by otrzymać propozycje nowych umów. Taka jest prawda, że już na wiosnę ci zawodnicy pełnili w zasadzie taką drugorzędną rolę w Warcie Poznań. Jeżeli już pojawiali się na boisku, to gdzieś tylko na ostatnie minuty, w zasadzie w pierwszym składzie ich nie obserwowaliśmy, więc no, taka jest naturalna kolej rzeczy, jakby tak przebiega z reguły, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, ewolucja każdej drużyny, że gdzieś te elementy słabsze, które sportowo przegrywają rywalizację, w pewnym momencie drogi ich z klubem muszą się jakby rozejść. Z klubem żegnają się jednak nie tylko zawodnicy, którzy w ostatnich miesiącach grali nieco mniej. Makana Baku i Maciej Żurawski byli wiodącymi postaciami zespołu Piotra Tworka, ale podobnie jak Daniel Bielica i Mike Nawrocki, latem powrócą do macierzystych klubów. Łudziłem się, że jeszcze Mike Nawrocki dostanie szansę, być może po prostu gdzieś rozeszły się oczekiwania Werderu Brema, a także Warty Poznań, jeśli chodzi o dalsze przedłużenie tego wypożyczenia, czy też jakby próbę negocjacji transferu definitywnego. Ja wiem, że on tak naprawdę zaistniał dopiero w samej końcówce tej rundy wiosennej, natomiast wydawało mi się, że to może być jakiś krok dla Warty Poznań i próba dalszego zatrzymania Majka Nawrockiego. Na listę transferową trafili natomiast Gracjan Jaroch, Mateusz Spychała i Konrad Hanslik i bardzo prawdopodobnym jest to, że całej trójki również nie zobaczymy już w trykocie Warty. W związku z tym trzeba ruszyć na zakupy. Które pozycje wymagają natychmiastowego uzupełnienia? Środek pola, ta pozycja numer 10, zawodnika numer 10, bo jeśli odchodzi Żurawski, jeśli chodzi o odchodzi Janicki, no to tutaj może pojawić się problem. Ja wiem, że już trener Piotr Tworek w końcówce rundy wiosennej testował na tej pozycji Mateusza Czyżyckiego, pewnie też spodziewając się, że będzie taka konieczność, taka potrzeba. No ale myślę, że tam na pewno trzeba będzie poszukać zawodnika, który spełniałby oczekiwania. Pewnie także wzmocnienie skrzydeł. Jak na razie Warta nie zrealizowała żadnego transferu przychodzącego. Być może aktualna sytuacja jest jedynie przysłowiową ciszą przed burzą.